Cześć drodzy dyrektorzy, tutaj Maria i w tym filmiku pokażę Wam, jak przenosić dzieci z grupy do grupy. Często pytacie nas, jak zachować się podczas zmiany grupy dziecka. Bardzo często placówki opowiadają nam, że dodali nowe grupy, a poprzednie usunęli. To też trzeba pamiętać, że jeżeli usuniecie grupę, wiąże się to też z archiwizacją dziennika. Znacznie łatwiejszym i szybszym rozwiązaniem jest zmiana nazwy dotychczasowej grupy. Dodatkowo w tej sytuacji wszystkie pliki dodane do starej grupy po zmianie nazwy będą widoczne również w tej nowej. Aby zmienić nazwę grupy, wchodzimy w ustawienia, grupy, trzy kropeczki obok nazwy grupy, edytuj, zmieniamy nazwę i zapisujemy. W profilu dzieci zmiana zostanie zaktualizowana automatycznie. Druga opcja, o której wspominałam na początku, to utworzenie nowej grupy. Aby to zrobić, wchodzimy w ustawienia i grupy. Dodaj grupę, wpisujemy nazwę, dodajemy dzieci. Wybieramy nauczyciela. Jeśli tworzymy nową grupę, należy pamiętać, że wszystkie dotychczasowe informacje odnośnie dziecka, które zostały dodawane do poprzedniej grupy, takie jak zdjęcia czy też pliki, nie będą dostępne. Jeżeli dzieci, które zmieniają grupę, są już w naszym systemie, zaznaczając kwadracikiem obok imienia i nazwiska, wybieramy na górze edytuj i wybieramy grupę. Zapisujemy i grupa dzieci zmieniła się na nową wybraną przez nas. Jeśli chodzi o przenoszenie dzieci z grupy do grupy z poziomu telefonu, wchodzimy w ustawienia, dzieci, obok imienia i nazwiska klikamy trzy kropeczki, edytuj, w podstawowych informacjach mamy informację o grupie. Jeżeli chcemy ją zmienić, zaznaczamy kwadracikiem obok nazwy grupy i klikamy zapisz. Grupa nam się zmienia automatycznie. A jak możemy edytować nazwy grupy po stronie telefonu? Wchodząc w ustawienia i grupy, obok nazwy grupy klikamy trzy kropeczki, edytuj, wpisujemy nową nazwę grupy. Zapisujemy i grupa również edytowała nam się automatycznie. W tym filmiku to jest już wszystko. Jeżeli pojawią Wam się jakiekolwiek pytania, śmiało zwracajcie się do nas na czacie technicznym, czy też telefonicznie do swojego opiekuna. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia.